Powiedz mi tylko jedną rzecz, Zajmunt. Tylko jedną. No to ja przesłuchuję. Ilu chłopaków zaczekałeś? Najpierw to otrzymałem ten bukiet, dobra? I ci wszystko poprawiam, a pójdźmy na mały spacer. Ja go chyba dalej kocham. Jak to? Po prostu! Przyszedł dzisiaj do mnie, mówił do mnie tak. Romeo! A ja mu kwiaty dał. Czy ty byłeś facetu? Oła! Pomocy! Co się stało? Oj, tak! Yeah, baby, sweet heart! Nie mówię, że masz mamusia. No to jest moja mama. Myślałam, że ja będę twoją mamusią. No ty też możesz być moją mamusią, nie mam żadnego problemu. Romeo! Chodź tutaj do mnie! Romeo! Romeo! Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Czuję się zakłopotany. A najlepiej będzie robić się wierszem albo fraszką. Przez ten cały czas uczyłem się pisać fraszki i oglądałem komiksy. Pozwól, że zacytuję ci jedną z moich fraszek. Pod tytułem Fraszka. Czasami w życiu potrzeba trochę soli i pieprzu, żeby było trochę wieprzu. Nie, to nawet nie było śmieszne. Masz mi coś do powiedzenia? No, po prostu się za tobą bardzo zesniłem. Byłem na odwyku narkotykowym i nie mogliśmy się widować przez ten czas po prostu. No. Ja słyszałem, że podobno się przeprowadzili w ten sam apartament co ja. To chyba nie jest bieg okoliczności, prawda? Daruj sobie te skliwe, skliwe gadki, daruj sobie. Daruj sobie. Powiedz mi co? Powiedz! Ale co z takiego? Mam na ciebie kwiaty na przeprosiny. Przyjmij ją, to nie mój Romeo. Powiedz mi tylko jedną rzecz, Zajmunt. Tylko jedną. Ale ja przesłuchuję. Ilu chłopaków zaczekałeś? Najpierw to otrzymałem do mnie ten bukiet, dobra? I ci wszystko poopowiadam, pójdźmy na mały spacer. Żeby się myślał, że tymi kwiatami już zaskarbiłeś sobie moje serce z powrotem. Po prostu je wezmę, bo są fajne. O, tedy! Chodź! Słuchaj, no ilu chłopaków dotykałem? No to jest kwestia sporna. Wiesz, że się dawno temu rozstaliśmy i byłem w wolny, prawda? Można tak powiedzieć. Pamiętasz, co mówiłeś mi na dachu tamtego wieżowca? Tak, pamiętam. Zapamiętam te słowa do dziś. A może te słowa powtórzyć? Niestety, ale ich nie pamiętam, ale na pewno były jakieś ważne, prawda? Prawda. Zdecydowałem się z tobą, nie będę ukrywał, że nie. Słuchaj, co robię tutaj poprzez ten cały czas? Wiem, co? To jest ciężki temat. Po pierwsze. Lubię to. Po prostu. Starałem się zapomnieć o wszystkim. Po prostu zapomnieć. Już nie pamiętać tych pierdolonych, tych zapieszonych mord. Nigdy więcej. Nie. Powtarzałem sobie. Nie. Nie. I nie. Po prostu starałem się odnaleźć siebie. Chciałem pisać fraszki i wiersze. Ale jak byłem na imprezie, jak byłem w szkole, to zostałem wyrzucony, bo jarałem krak z mauletami. I tak przepadły moje marzenie o pisaniu fraszek i wierszów. Ale przecież komisja, ty masz 60 lat. My już jesteśmy starzy. Przespaliśmy swoją młodość, a poza tym mama kurwa choruje teraz na Alzheimera i schizofrenię. Co ja to nawet nie może się pamiętał. To jest nieważne. Make-up robi wszystko. Magia Hollywood. Miałem make-up. Piłem make-up przez parę dni, bo mi się zmył. Ale to nie jest ważne. Ważne jest tu teraz, Diamond. Mam wielką chęć odpierdolenia czegoś. Byłem w zamknięciu. Nie miałem w ogóle ze sobą innych ludzi. Czułem się jak pies w pudełku. Drewnianym. Nie mogłem dostępu, nie mogłem szczekać, nie mogłem nic. A teraz mogę wszystko. Pokorzę tym skurwysynom. Co się dzieje i co się nie dzieje. Jasne?
Jasne, zapiszę to. Słuchaj, tak się składa, że ja niedawno wyszedłem ze zwykłą, otworzyłem swoją firmę budowlaną, mam firmę budowlaną Chmiel, bo niedługo też będę otwierał knajpę, trochę się pozmieniało na mieście, może bym cię zapoznał z chłopakami, ale przede wszystkim chciałbym cię zabrać na jakieś małe rendezvous. Znaczy, weź. Proszę, jak zawsze, bez mnie byś sobie nie poradził, jakieś firmy, chuj wie co jeszcze i tak dalej. Jak jeszcze byliśmy razem, to nie mieliśmy firm, tylko mieliśmy dolce, bo robiliśmy napadnie. A proszę, kurwa, twoje prawdziwe oblicze. Proszę, kurwa. Tylko no chwilę cię spuściłem ze smycze i już jakieś pieprzone firmy dla jakichś nockich szczurów. To jest nieważne. Zabierz mnie na jakieś ziarcie, bo chcę się jeść. Jasne, chodź, pokaż mi mój nowy zabaw, tylko byłem. Trochę się poogarniałem, no, ale ja po prostu bałem się robić takie rzeczy bez ciebie. Ja nigdy nie miałem takiej głowy do biznesu jak ty. Tak się składa, że jestem podczas przygotowania nowej reprezentacji w PowerPoincie. Okej, okay. Ale to będziesz miał na dzisiaj czy kiedy? Na dzisiaj nie, bo mi się uploaduje. To słowo, takie wiesz, młodzieżowe. Upload. Można powiedzieć wszystko. Na przykład, ojcze, słuchaj, uploaduje mi się pięść w twoją twarz i wtedy dajesz mu strzał w mordę. Rozumiesz? Coś tam wałem. Kurwa. Chuja prawda. Tak, słucham, z tej strony prezes firmy Malmut. Dzień dobry. Witam, pani o co się pani mi. Możesz się zatrudnić do firmy? Aktualnie nie. Proszę ustawić wiadomość poza dalej. Dzień dobry. Jebcie. Widzi pan, to jest mój tak zwany... Proszę pana. Co robisz? Zgadałem z jakimś... Słuchaj, komisja, Romeo, chodź z samochodu. O kabrika. Proszę. Skakuj. Jeszcze trochę przerobię to moje czasko, które kiedyś zgubiłem, Faxonel. O nie, rozpadało się. Co teraz? Słuchaj, to jest akurat miejsce romantyczne, o którym wspominałem. No, naprawdę romantyczne. Tym razem dobrze trafiłem. Tylko chyba nie wybrałeś zbyt dobrej pogody, co? Nie przewidziałem tego, że przeleci dzisiaj do miasta. Bo tak to bym sprawdził, wszystko rozłożył w czasie. No. Widzę twoje sprawdzanie. Szkoda, że nie sprawdziłeś, jak się czuję. Przez ten cały czas. Słuchaj. Sobie to się tobą nie interesowałem, bo tak jak ci wspominałem, byłem wcześniej na odwyku. Chciałem się ciebie zapytać sobie co u ciebie, no ale sobie już zapytałem. Ale nie pytałem jak się czujesz. Jak się czujesz przez ten cały czas, kiedy mnie nie widziałeś? Spójrz na te widoki, spójrz przed siebie. Widzisz to? Faktycznie. Bardzo dużo widzę. Nigdy więcej nie wiem. Wygląda mój umysł w środku. Biały, zakłopotany. Lekko przejrzysty, lecz rozgrzmiewa w nim burza i deszcz. Tak się właśnie czułem, gdy pisałem fraszki. O tytułach fraszka 1, fraszka 2 i fraszka. A czwarta nie nazywała się fraszka 4, tylko fraszka 4 po rzymsku, bo chciałem, żeby były inne. Napisałem też fraszkę o tobie. Posłuchaj, chciałem ci powiedzieć, że... Jak tak się patrzę w tą ślądalę razem z tobą... Tak? No odczuwam niepokój. Niepokój? Ale zaraz i smutek, który nas podzielił. Podzielił nas smutek i... smutek. Już, wszystko będzie dobrze. Ja jestem już przy tobie. Tak naprawdę to przez ten cały czas udaję takiego. Jeszcze raz? Nie. Takiego. I czwarty raz. Zimnego skurwy. Ja po prostu chcę, żebyś zobaczył. Żebyś poczuł się jak ja. Odrzucony, zostawiony, pozostawiony. W zostawieniu samotnością, żebyś to poczuł, to co chcę być taki, no wiesz, taki niedobry, ale tak naprawdę mocą dalej biją płomienie z inicjałami DS. Po prostu czuję do ciebie nonszalancką, szarmacką, ogromnie ognistą pociągiem miłość.
Rozumiesz, Adamo? Myślałem o tobie. Proponował mi nawet taki jeden chłopak. Dał mi do ciebie kontakt, ale powiedziałem mu tak. Stop. Nie. Nie chcę go znać, ale wtedy sobie uświadomiłem. Stop. Chcę go znać. I poznaję cię na nowo. Diamond. Jesteś gotowy na to, co teraz będzie? Na nową historię? Na nowy zbieg i ciągłość zdarzeń? Niczym w niczym w tym filmie astronomicznym? Chcesz zobaczyć, co jest po drugiej stronie czarnej dziury? Gdy mówię tu o odbycie. Mówię tu o nowej incepcji. O nowych marzeniach i ideach. Nawet ty, nieosiągalnych dla prawdziwego ludzkiego, normalnego mózgu. Mam w planach wejść komuś do głowy i w niej bardzo namieszać. Mam po prostu chęć stworzyć ogromną, gangsterską balladę o życiu i śmierci. Chcę, żeby każdy na wspomnienie o mojej i twojej krzywce powiedział tak. Boję się. Boję się, że mi coś zrobią. Nie mów mi o nich, że padał w zawale na strach przed nami, rozumiesz? Rozumiesz, co ci do przekazania, chłopcze? Rozumiem. Rozumiem to jak najbardziej. Jestem gotów na to, aby po prostu o tym wszystkim zapomnieć, co było złe i zacząć to wszystko na nowo. Jesteś na to gotów? Tak, jestem na to gotów. Jesteś gotów na pokolorowanie kolorowanki, wyjeżdżając za linię? Jesteś jako gotów, tak? Jesteś gotów na jedzenie gumów, mambów razem z opakowaniem, tak? Jesteś jako gotów, powiedz to. Powiedz, że jesteś gotów na jedzenie gumów, mambów razem z papierkiem, powiedz to. Jestem gotów na jedzenie gumów, mambów razem z papierkiem, znaczy ty mój Romeo! Dobrze, proszę. Dobrze, dobrze, mów tak. A nazwij mnie Tyci Romeo, Tyci. Ty, Romeo! Romeo, ty, Romeo! Nie, moment. Wcześniej mówisz inaczej, mówisz tak. Romeo! Dobrze. Ty, Romeo! Nie, to jest mnie kocha! Nie. Jeszcze raz się postaram. Może się do mnie odwróć. Dobrze, już mówię. Wychodzi słonko, musi to powiedzieć. Wychodzi słońce, to jest ten znak. Wychodzi? To jest ten znak, tak. Dobrze. Ty, Romeo. Nieprawda, teraz powiedziałem dobrze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie mówisz tak, Romeo, jak mówiłeś ze mnie wcześniej. To po prostu ci się wydaje. Nie odzywałem się do nikogo przez tyle czasu. Ciężko mi jest mówić do innych ludzi. Ciężko mi wyłapywać emocje w swoim duchu. Zostałem wyparty z emocji, Diamond. Słuchaj, możesz powiedzieć? Ja przeprosiny, jebałem o to pizdy! Jebałem o to pizdy! Jeszcze raz, jebałem o to pizdy! Jebana, bo to pizdy! Dobrze. Tak się składa, co jest takie, bo to pizdy, kurwa, trzeba ich załatwić, po prostu. Bo to pizdy? Bo to pizdy są mieście? No, jest parę, bo to pizdy, kurwa, mieście. Eureka! To będzie nasz pierwszy punkt. Pokolorować kamizelki motopizdów w taki kolor i pomalować to na czerwono. Słuchaj, skoro żeśmy się tak dawno nie widzieli. Tak? No to weź. No co? Weźmy się do siebie na ręce. Wezmę. Weź do siebie na ręce. Wezmę cię. Pysiaczku, każe to, bo to jest mój pysiu. Mysiu, pysiu. Popatrzmy teraz na wodę i na deszczek. Posłuchajmy jakieś piosenki. Potem pójdziemy na spacer do parku. Pozbieramy razem grzyby. Zogromy w skrable. Może po prostu, tak sobie myślę, może by tak się po prostu ożenić. Zrobić sobie dzieci i żyć spokojnie, długo i szczęśliwie, jak jaś i Małgosia. Jasne, zróbmy to! To zapierdzielimy teraz do miasta! Muszę skidrać auto do garażu! Jasne, będę pierwszy! Ja będę pierwszy! Nie, to ja będę pierwszy! Siema, że mam to głowy, co tam, kurwa? Ty, jak stałeś? Kurwa, widziałem, z kwiatami, kurwa, stałeś, jak stałem i się nie odzywałem, kurwa. Co tam, jakoś ci poznałeś? Nie, ja po prostu jestem teraz z moim byłym chłopakiem.
Ale co, wyjaśniacie coś? Macie jakiś konflikt? Dlaczego były? To kurwa, wie, słuchaj, można dobry wejść do tej samej rzeki. Pamiętaj, że rzeka płynie, kurwa, to jest takie pierdolenie, że do tej samej rzeki płynie. Dziękuję, bo za to taka. Płynie, zmienia się, kurwa, może być lepiej, wiesz. Wykorzystajcie to, co było dawniej, wyciągnijcie wnioski i stwórzcie wspaniałą relację, wyciągając konsekwencje po prostu i wnioski z tego, co było kiedyś. Wiesz, Szabu, co? No, ale tak było, tak będzie, a gdzie ty w ogóle jesteś? No ja właśnie lecę przez miasto sobie, a co to kurwa za kolega? Chodź pod restaurację powiedz. No ja właśnie jadę, by coś opierdolić. Ej, słuchaj, to słuchaj, weź kurwa, ja wejdę, udam, że kurwa zarezerwowałem wam kurwa stolik, powiem tak, panie Diamond, stolik dla was zarezerwowany, już idę obsługiwać, obsłużę was, jedzenie do stołu podam, kurwa, zaimponujesz mu, jakie on ma zaimki? Czy ona nie chce go urazić? No po prostu on. On, to dobra. Binarny czy... Tak. No to dobra, ale to dobra, to kto jest defensywny, a kto jest ofensywny? Ty chyba jesteś w ofensywie, tak? No tak. No to dobra, no to ja wam to co, zorganizować tak wam stolik, coś tego? Tak. No dobra, to ja już podjeżdżam, chodź w restauracji. Chcesz na górze czy na dole? Na dole. No dobra. Albo na górze. Okej, dobra. Słuchaj, mamy zarezerwowany stolik, zapraszam cię na górę. Jasne idę, mój były chłopaku. Panie Dajmondzie, stolik już gotowy, właśnie ten, zapraszam. No, to chyba ten, tak, o, tutaj, tak. Pan komista, ja pana komistę miałem okazję poznać w Los Santos kiedyś, jak się widzieliśmy, ale nie będę zabierał państwu czasu. Nie, podejdź. Podejdź, stary przyjacielu, podejdź sobie, chodź tutaj. Usiądź na chwilę na kolanko, jak coś powiem tylko. Mógłbym prosić jeszcze raz powiedzieć, co podać? Co podać? No, ja bym po prostu komara. Frytki z komarem, tak? I burger do tego. Komara, okej. Okay. No, ja bym chciał komara. Okej. Okay. Jeszcze będzie bzykał. A dla pana też? Frytki z komarem i burger? Nie. Ja poproszę po prostu... Wrapa może? Nie, poproszę jabłko, papierówkę oraz do tego... No i podoba mi się, człowiek starej daty w ogóle, jeszcze pamięta, że papierówki istnieją, nie? Niech pan powie, gdzie kurwa wszystkie papierówki się podziały, wycięli to w pień. Dziękuję za proszę serwis. Proszę bardzo, więc niedługo jestem, przygotuję jedzenie i zaraz wracam. Jasne, piękne. Nie mogę się doczekać, że zostanę swojego komara. Ja chcę swoje papierówki, takie pyszne, stare papierówki. Jadłeś papierówki, Diamond? Tak się składa, że nie jadłem, ale posłuchaj, tak się też składa, że jest robota. Zapoznałbym cię z pewnym adwokatem. Możemy wyłudzić dzisiaj grube pieniądze. Chodzisz tam? Robota? No nie wiem, czy ja mogę wejść w jakąś przebraną robotę od jakiegoś nieznanego człowieka. Niech ja się zastanowię trochę może bardziej. Pomyśl, Diamond. Czy kiedykolwiek odmówiłem takiej roboty? To jest głupie pytanie. To jest pytanie retoryczne, jak to się mówi w szkole filozoficznej. Oczywiście, że wchodzę w tą robotę. Zapę za rękę i chodź. Dobrze, idę. Pokupiemy się w fontannach. No proszę, tak, dawaj, mają. Już jak wszystko mnie swędzi. No też wszystko się działo, tam się nie było. Ale mnie swędzi wszystko. Jezu, nawet to powietrze tak mnie swędzi wszystko. Podrabię po plecach, bo nie dałem rady. Czekaj, bo mnie swędzi. Za dużo beta-alaniny zjadłem ostatnio. Wszystko by to... Jezu. A właśnie tak podam tutaj... O, Jezu, dobrze już jest mi. Dobra, ja już jestem cały. Ja już jestem cały, wydrapany. Kiedy ten twój cały adwokat i ten biznesmen przyjedzie, ten cały... Kczeri? Mogę do niego zadzwonić, zobaczcie. Pan. Witaj, Ruby, słuchaj. Jesteś już gotowy na ten interesik, bo ja już jestem gotowy. Jak chcesz, to możemy już działać. To dawaj na górę restauracji, jestem tutaj z moim chłopakiem, byłem. No. Teraz przyjdzie adwokat, będzie musieli wyłudzić kasę na to, że się potknę o kafelek, a ty mi przy tym napierdolisz, chcesz tego? Cześć. Chcesz zrobić wyłudzenie? Bo ty tu rozplanujesz na tym, przedstawimy ci plan, a ty tu rozplanujesz kurwa w punkt, tak, w naszej tajnej pierdolonej bazie, tylko pierdolimy tutaj komara i jabłki papierówki. Plan już mam bardzo prosty, ale przedstawię go dopiero na miejscu docelowym. Odbiór. Już jestem. Przepraszam za długi czas oczekiwania, ale musieliśmy rozgrzać piec i inne. Musiałem też przygotować jabłko. Już witaj, podaję hejne. Jabłko w elegancki sposób. Witaj, siadaj. To proszę skosztować papierówkę. A gdzie jest znany mój komar? Komara już chciałem. Podaję.
Proszę. A ja mówię, patrz, jesteśmy na spotkaniu biznesowym, do jomu. Dobra. Bardzo. No może, panie adwokacie, poczęstuje się pan moją papierówką. Jabłuszka z pana sadu? Oczywiście, że tak, z mojego sadu własnego papierówki z szablu. Chodziłem jedną szamał. No dobrze, to zostawię ci ogryzek. U nas no w okolicach Chamberlain zostawienie komuś ogryzka to jest najwyższy wyraz szacunku, nieprawda, Diamond? Prawda, prawda, proszę bardzo, smacznego, a ja uciekam do pracy. Tutaj pogadać o interesach, jasne. No, w razie czego proszę dzwonić. Słuchajcie, opierdolimy tego komara, jabłka, papierówkę i ty, Józek, ty wchodzisz z nami w robotę. Myślę, że ta czwórka będzie dobra. Słuchajcie, pojedziemy w tajne miejsce. Steven Kendrick zajebiście planuje takie akcje. My mu podkreślimy, co mamy mniej więcej zrobić, on to wszystko kurwa rozpisze nam w punktach. A w skrócie chodzi o to kurwa Kendrick. Tylko żeby ty zle, bo sorry, mam ubezpieczenie zdrowotne. Trzeba rozpierdolić parę kafelków przed Departamentem Sprawiedliwości i nagrać to, jak się wypierdalam na schodach. A ty potem nie zlejesz baseballem. Dobrze, Romeo! Słuchajcie, może pojedziemy do naszej tajnej bazy, kurwa, obgadamy tam, co? No. Tutaj się ciężko gada przez ten stół, pojedźmy. Zapraszam wszystkich tutaj, co tutaj można być. O, zapraszam wszystkich. Słuchajcie, to będzie jedna z największych rozkminek fabularnych aktualnie w tym bazie. Steven Kendrick prawdopodobnie opracuje nam teraz plan na tej tablicy Ouija. Będziemy tutaj coś zrobić. Na 7 sekund zaloguję się do swojego PowerPointa i zaploduję parę plików na moją chmurę własną. Ja pierdolę, pan jest hakerem w tym wieku? Proszę cię, kolego drogi, pracowałem. Pracowałem w wytwórni metamorfiny dla niejakiego Spadino, pana Kletti. Ja obsługuję systemy Windowsy i nawet MacBooki. Chyba w szkole jako woźny, kurwa, pracowałeś. I wypraszam dwa monitory podłączyłeś w klasie informatycznej. No, nie muszę się przechwalać swoimi osiągnięciami, ale wystarczy to, że zaraz zaploduję wam tutaj całą prezentację. Może łatwiej będzie, jak to w sobie opowiem. Ty to nie na... udaczniku jebany. Ej, słuchaj, jeżeli masz problem do mojego, powtarzam, mojego, byłego chłopaka, to nie będziemy robić razem roboty. Masz do niego wyrażać szacunkiem. Chuj to obchodzi. No właśnie, a po drugie to po prostu ten komputer jest jakiś do dupy i tutaj wszystko nie działa. Dobra, kurwa, tutaj jest tablica Ouija, opowiadaj, co mamy zrobić. Dobra. Po pierwsze, chcemy założyć, żeby Diamond zdobył trochę pieniędzy na tym, że się wywrócił, tak? Prawda, Diamond? Tak. Tak, zgadza się. Dobrze, więc sprawa jest prosta. Rozmawialiśmy o tym, że trzeba rozjebać kilka kafelków. Moim zdaniem trzeba wnieść do tego planu poprawki. Trzeba rozjebać dokładnie dwa kafelki, bo Diamond ma dwie nogi. I jak rozjebiemy dwa kafelki, to wtedy potknie się jedną, a potem drugą. I nie okładasz go baseballem, tylko najlepiej rzucić w niego cegłą. Bo cegła jest z betonu, tak samo jak kafelki i ziemia. Jeżeli uderzymy go metalem, to od razu się skapnął, że dostał od pierdol, a nie upadł mordą na glebę. Jak dostanie cegłą w twarz, to pomyślą, że upadł na beton. Rozumiecie? Jestem za, dla mnie to jest dojebane. Jafel! Ważne, że chmielasz obrywa, nie ja. No, ale ty mnie rzucisz cegłą, proszę, żebyś ty mnie rzucił cegłą, proszę, błagam o to. Zrobię to z ogromną niechęcią, ale mogę to zrobić, Diamond. Dobra, ja będę nagrywał telefonem. Przybiegnę pomóc chmielarzowi, zabiorę go do szpitala, czy robić aferę pod, żeby cały doj wyszedł? Trzeba zrobić ogromną aferę, trzeba to wysłać na wszystkie kanały społecznościowe i żeby było jak najwięcej świadków tam i wezwać policję od razu i wszystkich, żeby to było udokumentowane, bo jeszcze powiedzą nam, że to jest tytałe AI i tak dalej. No dobra, ale ogólnie wydaje mi się, że te kafelki to trzeba rozpierdolić najlepiej to tym kurwa wozem kurierskim, bo tam się ci kurierzy cały czas kręcą. Jak zahaczymy lekko o kafelki i się rozpierdolą ze dwa kafelki, tak jak wspomniałeś, no to będzie na kamerach, że po prostu jakiś kurier to rozjebał. Więc na przykład ty, już jak pójdziesz się przebrać za kuriera, bo ty możesz się normalnie elegancko przebrać, my z komisją nie możemy. Pójdziesz się kurwa przebrać, rozpierdolisz to. Nagramy to, albo oni to po prostu z kamer będą mogli wyciągnąć. Pójdziesz odstawić tą brykę w pizdą. No, i ja niby zajadę do doja, no ja co raz jestem w doju, no i niby przez przypadek zobaczę i nakręcę aferę. No tylko, że zadzwonię po pały, ktoś to musi nagrać, ktoś to musi kurwa nagrać, że ja się wywalam, z kimś idę. Ekipa filmowa. A ty rzucisz kurwa cegłą za czakę. Powiem się jednej rzeczy, Diamond. Że jak oni zobaczą, że kurier rozjebał kafelki, to będą chcieli pieniądze od kurierów. No to kto ma rozjebać te kafelki w takim razie?
Właśnie tak myślę. Właśnie tak próbuję to wymyśleć i mi kurwa nie wychodzi. To jest wielki ciężki... Wielki mi wisi przysługę. Ciężki orzech do zgryzienia. Co, wielki by rozjebał te kawałki? No wisi mi przysługę. Czuję w masce, kurwa, to nie jest głupi powód. Tutaj wydzwonię wielkiego. Kurwa, wielki nie odbiera. Spróbuj tego zadzwonić, robię. Jakby wziąć ekipę w ogóle filmową i załóżmy, że ekipa filmowa chciałaby nagrywać ze mną wywiad, człowieku, najlepszym prawnikiem w mieście. I akurat, kurwa, zobaczył, jak się chmielarz wypierdala. Tak, to jest reporter, to będzie reporter. Józek będzie reporterem. Tak, Józek. Co? Ogarnij sobie kogoś, to będzie mikrofon trzymał albo kamerę. Dobra. No to ty może będziesz trzymał kamerę, co? No w sumie mogę trzymać kamerę i zapytać. Ale kto mi wyjebie cegłę? Kurwa, no właśnie teście. Mam pomysł. Włożysz cegłę w spodnie? Wymiesz ją i sam się nie uderzysz. Ja pierdolę, to jest genialne. Dobra. Inaczej. Jak będziesz upadał, to upadnij na plecy i miej tam z tyłu cegłę cały czas przyklejoną. Pierdolnij się nią i ją tam potem zostawisz, że po prostu odpadła. No dobra, no to co? No to jedziemy tam, w pizdu. Mamy plan ugotowany. No rozumiem, będę się trzymał tej zasady. Pały. O ja pierdolę, chowam się. Zaj. Ja nie mam chyba prawka, ja pierdolę. Policja mnie zatrzymała, moment. Dobra. Obywatelu, staniemy za zakrętem. Ja pierdolę, wszystko się skrzczani, jak zawsze na początku. Słuchaj, jeszcze mnie nigdy Paul nie zatrzymał, to ja pojawiło się ty i mnie zatrzymali, skonfidenciłeś się na mnie. Obwiniasz mnie, tak? Nie, wcale się nie obwiniał. Coś nas chyba mówią. Obywatelu, zgasimy pojazd. Bo ja pierdolę, jeszcze więcej policji. Obywatelu. Z tej strony Bernard Blue, 507. Za pan powód zatrzymania? No, przekroczyłem, znaczy dałem, przyjechałem na czerwonym światle. Ale nie pamiętam, bo mój kamera. Przyjechał pan na czerwonym świetle, plus pan przekroczył prędkość. Niech pan mu odpuści, to jest zwykły boba. Pan spojrzy na jego niewinną twarzyczką, nic nie zrobił, na pewno tego nie chciał zrobić. Poprosiłbym pana dokument osobisty i prawa jazdy. Nie mam akurat prawa jazdy. Sam ten samochód nie dotyczy posiadania prawa jazdy. To jest samochód na kobały. Posiadają obywatele w aucie broń palną? Nie, nie posiadam. Oczywiście, że tak. No nie gadaj tak, no nie posiadamy. Coś ty zgłaszał? To jest motorower, to jest zasilane silnikiem motorowerowym. To nie potrzeba tutaj prawa. Zapedałujemy po prostu. Tak, to jest rower, tak, to jest rower na większe koło. No właśnie, to są takie duże dętki i w ogóle to jest kolażówka. Dobrze, to proszę dać dokument osobistej prawo jazdy. Prawo jazdy został w restauracji pod ale nie mam prawa jazdy. Dobrze, za sekundę do pana wrócę. Ja pierdolę, diamond. Kurwa, masz mnie dostanę ma na zamrak prawka za moja. Na pierwszej prostej, nawet nie. To jest samochód jak z Flintstone'u, przecież tu kurwa my używamy nóg do napędzania tego pojazdu. Bo oczywiście, że tak, ten silnik i tak dalej to w ogóle to po prostu dla picu jest, nie? No tak. Więc tak, obywatelu, w dniu dzisiejszym będzie mandat. Za przekroczenie prędkości i przejazd na czerwonym świetle. A jaka to jest wysokość mandatu? Już panu mówię. A, bez kitu. To będzie 1050 dolarów. Ja co opłacę? Ja co opłacę, dobra, spokojnie. Dobra. Kierowca musi to opłacić. A to czemu nie możesz na niego mandatu wystawić? Jestem jego wierzycielem, on jest niepełnosprawny. Pan mu może jedynie przelać pieniążki. Dobra, to przelej mi kasę. Dobra, już sprawdzamy. Ja pieniędzy, kurwa. Przelałem ci już. No dobra, no to pan wystawia. Proszę obywatelu o podpisanie w prawym dolnym rogu czytelnie imię i nazwiskiem. Nie chciałbym pisać. Potwierdzam. A ja nie umiem czytać. Podpisać. Ale nie umiem pisać, no! W prawym dolnym rogu. Ale nie umiem pisać, powtarzam ci. Panie władzą, stosuję stempelki, nie rozumie pan. Proszę napisać to drukowanymi literami. On ma Alzheimera, ludzie z Alzheimerem nie potrafią pisać.
Widzi pan? On przez siebie płacze. Niewinne dziecko. Nie potrafię pisać, no nie potrafię pisać, niech mnie nie nauczył. Obywatelu, obywatel podpisze czytelnie. Ale ja nie potrafię, no ile razy nie widzi, że nie umiem pisać. Mam to, panie władzę, mam to stwierdzone w papierach, kurwa, w oficjalnym orzeczeniu, że mam Alzheimera, schizofrenię i kurwa zaraz ci zgłoszę za to, że mnie nękasz, jak ja jestem kurwa chorobozową. Nie umiem pisać ani czytać. Dyskryminacja. Zadzwoń na szpital i się dowiedz o takim papierku. Dobrze, obywatelu, wystawię panu kwitek. Wystawię panu w dniu dzisiejszym kwitek na pana dane i niech pan nauczy się pisać. Proszę, proszę, jaki... Miłego dnia życzę. Niech pan się nauczy pisać. Jaki rozstrzeliowy. Po zgaszeniu sygnalizacji świetnej będzie pan mógł odjechać. Okej. Zero szacunku do starszych ludzi. Naprawdę nie umiesz pisać diamond? No nie umiem. Wstyd. Rozumiem, nie umie czytać, bo te literki to się sam popierdolą, ale pisać? O, przepraszam bardzo. Pomyliłem ze wstecznym. Ci dopiszę uszkodzenie radiowozu. Pomyliłem ze wstecznym. Zaraz będzie jeszcze jeden mandat, do przodu. Panie władzo, jechać. Ale... No. Nie dobra, wysiadaj tutaj i biegnij po to. Ja ci dam numer w SMS-ie do tego Rubiego i zadzwoń do niego. Dobra. Odbiór. Ty teraz z kimś jesteś, czy jesteś sam w ogóle? Jestem tutaj sam, właśnie rozlałem wodę, nikt mnie nie widział, kamery też mnie nie widziały. Ale czemu ty jesteś sam? To dzwoniłeś do tego Rubiego? Tak, dzwoniłem i ogarnę potem do jakiegoś innego gościa, bo Józka nie ma. Dobra, zadzwonię do niego, czekaj tam. Dobra. No halo. Halo, ja będę mega... Zaczynamy, już idziemy w stronę doja bardzo wolno, możesz przyjeżdżać zaraz. Tylko, że tam jest podobno woda rozlana, więc ja się na tej wodzie mam poślizgnąć, tak? Kafelka tam żadnego nie rozjebaliście. Jest woda rozlana, tak? Bez kafelka. Dobra, tak. Dobra, to my nagrywamy reportaż, dobra. Dobra, stójcie na schodach. Zobacz, jak nagrywa! Fox! Chłopaki, chodźcie, zobaczycie! Witam serdecznie, z tej strony Grubas! Najbardziej doświadczony prawnik Los Santos! Jestem jednym z najlepszych prawników, ażeby nie powiedzieć, że najlepszy. Pomagam ludziom, którzy są przestępcami. Nie ratuję normalnych ludzi. Oła! Pomocy! Co się stało? Jest nim widzę! Co jest? Niedopilnowanie patrzę. Jak widzicie panowie, tutaj mamy poszkodowanego. Ja jako prawnik dopilnuję do tego, żeby on zyskał on pieniądze, żeby miał miliony od urzędu. Ja wszystko wyrwę, bo jestem najlepszym prawnikiem i to będzie moja reklama. Mów do mnie. Proszę zrobić zbliżenie, nagramy wszystko co tu jest. Proszę robić zbliżenie na wodę, szybko, że tutaj jest plama. On się na niej poślizgnął i zapierdolił kurwa w kafelki. Tak jest właśnie, wszystko na żywo. To jest skandal. Ja dopilnuję, żeby winowajcy ponieśli na to odpowiedzialność. Spokojnie. Ale teraz zajmę się poszkodowanym, bo jestem dobrym prawnikiem. On jakiś drgawek dostał. Ja pierdolę. Sobie rozbił. Pan jest doktorem? Odłóżcie kamerę. To co nie się pan stąd już. Odsunie się pan już stąd w tym momencie. Co mu się dzieje? Proszę mnie zostawić. Nie wiem, wypierdzielił się i głowę ma rozbicą. Drgawek dostał jeszcze. To jest skandal, co mi się stało. Demon, spokojnie. Nie wierz gej się, bo będzie gorzej. I tu już jest lekarz. N-10-1 potrzebuje na wolną jednostkę pod... doj, mam tutaj pacjenta z rozbitą głową. Departament Sprawiedliwości zaraz przed wejściem. Skandal jaki chyba o mojej drodze. Doj, zaraz przed wejściem do doju. Rydzel ma tutaj rozciętą głowę, dosyć mocno. Dosyć mocno krwawi, dobra, ja wezmę sobie te opatrunki, co ja tutaj mam jeszcze w kieszeni. To zabezpieczę, bo ja nie mam ze sobą nic. Specjalnie tu przyjechałem na... Podjedzie tu ktoś? Dejmondzi, wszystko okej? Boże, pad ze schodów. To ty jesteś budowlańcem? No, ale ja zajmuję się... Proszę cię do wywiadu. Jasne, zapraszam. Boże, synku. Dobra, pacjent nam się nadal lekko telepie.
A przed się czy zgłaszał? Nie wiem, jakie zaruty głowy, wymioty, cokolwiek? Nie wiem, ja widziałem, jak szedł i się wywalił po prostu. Wery coś wie? Nie, no... Wszedłem obok tutaj. Po prostu wchodził, wywrócił się i tyle. Tyle było widać. Medyki przyjechały. Tak, bo ich to poprosił. Wiem. Pani tam uważa, żeby go... Co chcesz powiedzieć? Co chcesz powiedzieć? Na spokojnie, pan się odsunie. W skrócie, nagle upadł ponoć na ziemię, rozbił sobie głowę. Ma dosyć sporą ranę ciętą tutaj na głowie wraz ze siniakiem. Jeszcze ma delikatne drgawki. Poślizgnąłem się, bo było mokro. Mam coś po pierwsze podozyć pod głowę, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, coś robisz z krwawieniem? No, delikatnie to mówiłem tym, co ja miałem ze sobą, no. Nie miałem zbyt wiele. Okej, dobra, to wyciągnij tam kamerę, wyciągnij tej ksastego. Boże. Parę słów do kamery, czy sprawuję jakieś... Dobra, podaj mu to tej ksa. Spadaj z tą kamerą stąd. Tam sobie maskę tlenową. Co pan sądzi o tym, że tutaj nie była oznaczona plama wody, żadnym tabliczkiem, ani znakiem żadnym? Monitor. Pan, jaka plama wody? To są pomówienia. Pomówienia. Pracuje pan tutaj? Pracuje pan dla tej jednostki? Ja tu tylko sprzątam. Dlaczego pan nie posprzątał tej plamy wody i przez to wywrócił się obywatel? Bo nie jest to na zmianie. Bandaż po prostu daje się zwykły. Rozumiem. A czy gdyby pan był na zmianie, ta tabliczka byłaby tutaj postawiona, że jest ślisko? Absolutnie. Czyli uważa pan, że to jest zaniedbanie, tak? Nie. Ze strony osoby, która sprawowała w tym momencie. Nie, uważam, że był zmianę. To wypadek. Ale to chyba do was należy obowiązek oznaczenia takiego miejsca. No tak, w momencie, kiedy my byśmy coś tutaj robili. Jakby jest zatomowane, to by się no, że... dał zabrać na szpitalę, zrobić. Jak już straszy. Był pan świadkiem, tak? Był pan świadkiem. Jasne, jasne. Dobra, podniosę mu nogi do góry i chwytę za ręce, żeby nam wrócił tutaj. Dobra, w takim razie bierzemy go na deskę, dajcie mu jeszcze koniec i lecimy z nim do szpitala. Lemondzik, wszystko będzie dobrze. Obyś się tylko, się kurwa obyś jakiegoś tylko krwiaka w głowie nie dostał, bo będzie miał z tego powodu poważne konsekwencje. Dobra, tu ładnie pana wsadzamy. Słyszy mnie pan? Halo? Dzień dobry. Ale jeśli pan mnie słyszy, proszę poruszyć palcem, proszę spróbować. Halo, słyszymy się? Spokojnie, proszę pana, spokojnie. Ja nazywam się Sabrina i jest pan w szpitalu. Wszystko jest w porządku. A to co? Rehabilitacja będzie potrzebna w takim razie. Oj, będzie. Krew wstąpił zanik mowy. Dobra, pan mruga raz, jak pan rozumie. Tak, raz, dwa razy nie. Rozumiemy się? Kurczę, nie kontaktuję. W sensie kontaktuję, ale chyba nie rozumiem zbyt. To co, no nie wiem. Taka osoba to pewnie powinna funkcjonować, w ogóle tak mi się wydaje. O, pod stałym opieką być kogoś. No to koniecznie. Chyba, że pan udaje. No skłania zrobić, ale raczej nie. Nie no, chyba by nie udało. No nie no, nie oczekujmy pełnej sprawności od razu po operacji. No. Ale coś ze śmierdziało. A to zbieracze puściły? Tak. No to co? Gotowa na pierwsze przewijanie? Ja już miałem swoje kilka. Dobrze. Proszę pana, wszystko będzie dobrze. Jeżeli pan mnie rozumie, proszę poruszyć palcem. Pan nie rozumie. Oj, będzie się intensywna terapia. Jeszcze muszę pana przewijać. Super. O. Rubik. Rubik. Adwokat. Pan adwokata. Urząd. Ruby, adwokat, urząd. To...
To on to panu zrobił? Czy to adwokat Ruby pana uderzył w głowę? Dobrze, ja zapiszę to. Rumi! Dobrze, wie pan co, ja pana przewinę. Docycocha! Docycocha? Niestety, adwokat jest na randce. Kładziemy się. A co z panem chwilarzem? No, doznał poważnego urazu głowy, miał operację na odsłonie krwiaka. Teraz... No to ja poproszę po prostu, żeby to wydrukować i mu dać po wszystkim, bo panie chwilarzu, czy pan kontaktuje? Ej, dupa ci spierdoliła na trójkąt, kurwa. Tak, jedziemy ją szukać. Oj. Dawaj, czy mogłaby pani nam to tylko potem zostawić na papierku? Tak, pewnie. Ale to chcemy... To bardzo dziękuję, proszę usunąć na tego pana do... Czy po prostu zostało wykonane z panem? No, możemy, że zostało wykonane chyba, tak? Obdukcję trzeba mu zrobić, tak, że... A, to zrobimy. Co się stało, jakie są urazy i tak dalej. I najlepiej, żeby wszystkie trwałe urazy i też wypisać, takie, które po prostu, których nabył podczas tego wszystkiego. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Dobrze, bardzo. Pisałaś już o obdukcję kiedyś? Jeszcze nie. No i widzisz. No i wypiszę. To po tym badaniu, tak? Robimy obdukcję. Tak, po badaniu. Dobra. Ja sobie te dokumenty tam przejrzę, jakie trzeba. O! Mogę poprosić kogoś na odwiedziny? O co pan powtórzy, proszę? No, odwiedziny, mogę kogoś zaprosić? Oczywiście, że tak. To co, tyle od nas, my stawimy drzwi otwarte i czym szybkiego po prostu zrobił. No, a co tak. Idziemy. Do widzenia i proszę nie bić kobiet i mężczyzn. Wait. Mój Boże. Diamond, to ty? Jeju, mogę się położyć obok ciebie? Tak. Potrzebuję tego. Jeju, masz naprawdę krwiaka mózgu? Powiedz mi, że mam krwiaka i prawdopodobnie mam jeszcze jednego, który nie wiadomo czy się wchłonie, a może pęknąć w każdej chwili. Prawdopodobnie mam swoje ostatnie chwile życiowe. A kiedy miałeś operację? Miałem już przed chwilą, dopiero co się wybudziłem z pod narkozy. I co, usunęli ci go czy nie? No chyba mi usunęli, ale czuję się, jakby robił drugi. Z tyłu głowy, wywaliłem się przed urzędem, poszliznąłem się. Boże, bo jesteś stary, masz mięciutką czaszkę, jak mały bobasek. Pomazujesz mi po głowie. Ale jak sprawię, że on pęknie przez ten masaż, to co? Może ty masz jeszcze ciemiączko w ogóle? Co? Może masz ciemiączko? A co to jest? No bo baski mają tak na główkę, takie mięciutkie na środku główki. Jak to dotkniesz, to umrą. Posłuchaj, ja nie wiem ile czasu mi zostało. Ja muszę dostać obdukcję i walczyć o odszkodowanie. No to będziemy walczyć. Na pewno masz dużo znajomości w urzędzie i tak dalej. Słuchaj, jak dostanę milion na koncie, to co byś ze mną zrobiła? No nic no. Powiedziałam, żebyś zainwestował w co. Kolegowałeś, ja w co mam zainwestować? Bo już myślę, w co mam inwestować. W mieszkania. Wynajmuj je. Kup jakieś psiadość fajną. Albo zabaw się, bo jesteś już stary w sumie. Ale nie jestem taki stary. No dobra, nie taki stary, no ale wiesz. Najlepsze lata życia musisz wykorzystać. Bo kto wie, czy to nie są ostatnie. A ty co miałaś mi do powiedzenia? Ja dzisiaj zostałam postrzelona. Przez kogo? Przez Julio. O, ja bym strzelił. A
Dlaczego? Przecież podobno był twoim pracodawcą. No tak, ale powiedział, że się kurwie nie postrzeli. To jest nieprawda, ja nic nie robię złego, diabet. Ale kurwiła się czy nie? No nie. Wysłałam mu zdjęcie, jak tańczymy sobie w Wanilce i napisałam hashtag nie kurwie się i on przyjechał i mi wyjebał kurwa z pistoletu. Ale tak po prostu, posłuchaj, ja załatwię tego Julio, ja mam chłopaków, ja znam się z wpływowymi ludźmi w tym mieście. Julio to jest... Ale ja nie chcę go zabijać, ja chcę, żeby on mi w końcu uwierzył. A kochasz go? Nie, ale jestem posłuszna. Jestem posłuszną suką. No kurwa! O kurwa! Tak! Słuchaj, to weź może wstań na chwilę, bo jeszcze tak słabo czuję. Może być uchyliła mi jakaś robka tajemnicy i coś pokazała. Ja się tak chujowo czuję. A co by ci polepszyło humor? Jakiś taniec. No a jak ktoś tu wejdzie? Nikt nie wejdzie. Zamkniemy drzwi, a ty zatańczysz bieliznę dla mnie. No ja mogę zatańczyć, bo jestem tancerką, no ale... Potem będą gadać. Nikt nie będzie gadał, to będzie między nami. Obiecujesz? Obiecuję na mały palucej. Dobrze. A masz jakiś boomboxa, czy co? Tak, tak, już ci puszczę. O Jezu, dziękuję ci bardzo za ten taniec, po prostu gdyby nie ty, to prawdopodobnie bym już tutaj zdechł. Słuchaj, pomożesz mi jeszcze z jedną rzeczą? Jaką? Mieli mi wystawić obdukcję, bo ja bym niedługo z tego szpitala spierdalał. Tylko ja tutaj leżę i za bardzo nie wiem jak się ruszyć. Zapytałabyś się na szpitalu, czy mają już gotową obdukcję dla mnie? No dobra, zaraz zapytam. Wiesz, że to by się odwdzięczę, sweetheart. Baby. Dobra, to nie uciekaj stąd. Jasne. Powiedzieli, że jeszcze nie minęło 45 minut. Musisz tu leżeć. A potrzebujesz jakieś jedzenia, picia? Potrzebuję twojej obecności przy mnie. No przecież nigdy nie idę. Słuchaj, zrobiłabyś mi mały masaż plecków. Masaż plecków? No dobra. W sumie ja chyba nadawałabyś na pielęgniarkę, co? Wydaje mi się, że tak, że jak najbardziej. Słuchaj, jeżeli nie wyjdzie ci z tą twoją robótką, to wydaje mi się, że możesz tutaj się sprawdzić. Dobra. Rozluźnij się. Akurat tutaj jest jakiś balsam, to ci nasmaruje troszkę. Jasne. Słuchaj, tak możesz się do mnie teraz w ogóle chyba wyżalić. Przyjechał do miasta jeden z moich byłych homoseksualnych partnerów. Ja go chyba dalej kochał. Jak to? Po prostu. Przyszedł dzisiaj do mnie, mówił do mnie tak. Romeo! A ja mu kwiaty dałem. To ty byłeś facetu? Nie. Jesteś może? Bi? Może. Ja też jestem bi. Serio? Mhm. A co myślisz o partnerach? Raz z moją przyjaciółką lizałyśmy sobie nawzajem. Serio? No. Ja kiedyś mojemu koledze obciągałem kutasa. Naprawdę? Niby facet jest tym najlepszy, w sumie tak się mówi, nie? O, tak. Ale muszę ci się do czegoś przyznać. No mów. Ale to jest trochę dla mnie krępujący temat. A
opowiadaj. Muszę się trochę rozluźnić, muszę złapać parę wdechów. Słuchaj, bo... Źle spałam. No mów. Bo ja po prostu... po prostu... A to jest będzie nasza tajemnica, okej? No tak, wszystko co tu robimy jest tajemnicy. Ja po prostu nigdy nie widziałem ci... Jak to? Nie widziałeś cipy? No nie i... W sumie to się chciałem ciebie zapytać. Czy byś mi nie pokazała takiej cipki? Nie... To już za dużo. Nie pokazuję cipki. Już i tak widziałeś przez majtki, jak zrobiłeś mi fotę. Nie zrobiłem ci żadnej foty. Ja tylko wyjąłem przypadek ten telefon. Tutaj nie było żadnej foty, mogę ci pokazać. Dobra, tam pierdol. Ale nie, no nie pokażę ci, bo nie ogoliłam się. No dobra. Słuchaj, jak chcesz, to się możemy za chwilę zamienić pozycjami i to ja ci zrobię masaż, tak się składa, że potrafię. No w sumie mogłeś, bo taka jestem spięta, mówię ci, źle spałam. Naprawdę? Mhm. No dobra, to tak się składa, że możemy się zamienić. Pokażę ci, jak się robi masaż. Połóż na brzuszku. Oj, kocham masaż. O Jezu, kocham drapanko. Kurwa, a ty nie obciąłeś pazurku? No, tak się składa, że ja też proszę każdą laskę, gdy u niej leżę, żeby mnie trochę podrapała po pleckach. W sumie to nawet wolę to chyba bardziej od ruchania, powiem ci szczerze. No... Myślisz, że to przychodzi z wiekiem, że wolisz, żeby być drapanym, niż żeby się ruchać? Nie wiem, jakoś nie jara seks. Ciebie jara seks? Bardziej ta cała otoczka wokół tego. Tak? Tak. Jakieś drobne gesty... Słowa nawet potrafiam bardziej rozpalić niż... Lubisz kurwo! Lubisz kurwo tą otoczkę? Kurwa! Słuchaj, wiem, że to lubisz! Wiem, że to lubisz! Wszystko okej? Boże! Lubię to, ale nie tak z zaskoczenia. Lubisz to? Ale nie rób tego! Nie rób tego więcej! Lubisz to? Diament, zejdź ze mnie! Nie, teraz ciebie nie zejdę, bo wydaje mi się, że po prostu ciebie to kręci, teraz ciebie nie zejdę! Zejdź ze mnie! Proszę cię! Dobra, dobrze, wiem, że to lubisz. Dobrze, wiem, że to lubisz, nie udawaj! W końcu! Lubię tak tam martwiakę. Dobra, mam nadzieję, że się nie obudzi. Chyba muszę iść po lekarkę. Halo! Siostro! Widziałeś jakiegoś medyka? Poczekaj, ja zaraz przyprowadzę medyka, poczekaj. Siostro, pomocy! Mam już. Co się kurwa dzieje? Pomocy, siostro! Szybko! Co oni robią? Szybko! Tutaj jest, tutaj. Co się dzieje? Co się dzieje? No, powiem wprost, po prostu robiłem mi masaż pleców i zamocnąłem uciskałem. I dlatego masz silne nogi. Panowie, wyjście stąd po pierwsze, ładnie bym prosiła. Ale ja, to jest moja sala, w której ja leżałem. Dobrze, to pan przejdzie do... Co? W ogóle... Halo, czekaj, pan miał operację mózgu, czemu pan w ogóle stoi na nogach? Proszę się położyć, to jest po pierwsze rzecz. Tu proszę, pan przejdzie salę obok. My się koleżanko zaopiekujemy. Ja nie chciałam wcale nic złego zrobić, bo nie sprawdzi. Tutaj, proszę bardzo. Czemu panie są w sali? Proszę stąd wyjść. Może ktoś mnie tutaj otworzyć drzwi? Proszę. Panie Diamond. Tutaj. Witam serdecznie. Przy pana dukcja gotowa, tylko trzeba wydrukować. Jasne. A to pan wydrukuje mi to od razu? O. Pewnie, że tak, zapraszam. Co pan sobie tu poczeka? Jasne. Popiór skoczy. Morfa, Nie możemy tu gadać. Skubał, będę skubał medyczkę na siano.
Ja wyjebałem się na kurwa płytkach od doju, jutro będę kurwa żądał rozprawy. Jak ty wyglądasz, kurwa? Ty wyglądasz jak taki kurwa zjeb. Jak to? Ty masz jakiś brazylijski sweter Kononowicza, kurwa. Co to jest za wdzianko do kurwy? Czekaj, halo! Synku! Spierdolaj no! Nie ty! O, mamusia! Cześć! Co u ciebie? Wiedziałam, że byłeś w wcześniej stanie pod urzędem. No to 10, to czekaj, dam ci numer, weźmy na ręce. To pierdale, bo mi się nie chce. Dobrze, tak jak ostatnio byś chciał. Tak, tak, weźmy na rączki. Mamusiu! Dobrze. Ojej, ciu. Ale mamusiu, weźmy, możesz mnie nosić. Halo! Z Madrytu. Diamond, zapraszam. A. To ode mnie, proszę nie zgubić. To wnioskuj o papier, żeby cię wyczyścili ten, kartotekę, tak też się da. On wasz, czy wszystko się zgadza? Okej, okay, dobra, no... Co, co? To. To ode mnie, dziękuję. Do widzenia. Widzenia. Chodź, synku, babujam cię. Ogłaszamy się po polsku. Idź na salę pooperacyjną, tam chyba leży jedna z moich klasy. Cześć, Ivy. Czy państwo asystenci? Ale porozmawiamy tylko z moją obecności mojej mamy. Ja potrzebuję. Potrzebuję pomocy, potrzebuję pomocy, panie. Chodźmy przez szpital. Przejdę, Rodo. Piękna jesteś, chodźmy. Ja potrzebuję pomocy. Trzeba opuścić szpital. Musisz powiedzieć wszystko, co się wydarzyło. Słuchaj, no po prostu robiliśmy sobie na swoje masaże i trochę źle zinterpretowałem to, że tak lubisz i za bardzo cię trochę przydusiłam. Mam nadzieję, że nie masz mi nic za złe. Ale poza tym, to nie pamiętam, bo jak powiedzieli, że tak było na kamerach, a ja nie pamiętam, bo mam z kamerą, przepraszam bardzo. Kurde, ja się dowiedziałam, że ja mogłam umrzeć. Co? Tak. Co zrobiłeś celowo? Bo nie wiem, czy mam na ciebie zeznawać. Nie zrobiłem tego celowo, naprawdę. Słuchaj, Anna, to się nie powtórzy. Lubię podduszanie, no ale bez przesady. A, przepraszam cię, naprawdę. A co jeśli teraz będę jakaś kurwa pierdolnięta po tym wszystkim? No to po prostu będziesz trochę pierdolnięta. Wow, wow. Taka Ale co ja taka będę, no? Spokojnie, nic nie będzie. Nie wyruszać się mogę, wszystko bagadam. Dobrze, czy się pawlnie droga? Pawlnie się, czy się nie pawlnie? Jedynie... Pawlnie się, czy się nie pawlnie? Co, jeszcze raz? Pawlnie się, czy się nie pawlnie? A, okej. Okay. Bo mówiłeś, że mógł być problem z zaburzeniem mowy. No to będziesz miał tylko przez chwilę, spokojnie, to normalne. Zachowujesz się, się tak, jakby cię żaden chłopak nie zbił i nie przydusił. A ja nie chcę chodzić tak, jakbym miała iść na wózku, czy co. Ale przecież nie robiliśmy nic takiego. Nie płacz, Diamond. To da się wyjaśnić. Zwertowałam. Mam bipolar, przepraszam. Weźmiesz mnie na ręce. Obuję go troszkę, proszę. No dobrze, ale... Nie wiem, co o tym myśleć. Mama mówi, że się trochę pobujała. Obujaj, on to lubi. Obujajmy trochę. Mamo, my co się nadaje? Myślę, że nadaje się na matkę. I raz drugą, żeby ci się nie zakręciło w chustę. Ona, słuchaj, nie myślałaś już o dzieciach? Ja? No. Ile ty już masz lat? 22. No to czas najwyższy, słuchaj. Jak to? No tak. No, po basku. Przestań, nie rób ze mnie. Puść mnie. Nie puszę. No nie wiem. Stwierdziłam, że jestem za młoda i za piękna na matkę. Bo jak będę mamą, to będę miała obwisłe cycki. Będę miała rozklapciochę. A ja nie chcę, że taka być. Wow, ale chcę się bliska. Ojej. Ale to trochę ci jedzie. Słuchaj... muszę teraz pojechać do chłopaków. Okej. Spotkamy się znowu z moją mamą, mam nadzieję, w niedalekim czasie. Nie mówię, że masz mamusię. No to jest moja mama. Myślałam, że ja będę twoja mamusią.
No ty też możesz być moją mamusią, nie mam żadnego problemu. Prawda, babo? Prawda.